Złoty latawiec uniósł się i w podmuchu wiatru ścigał się z chmurą. Pomimo błyskawic i deszczu można bawić się w pogodę tak burą. Deszcz spływa rynnami, a latawiec tęczą się bawi. Mucha z wysiłkiem utrzymuje kurs lotu, by nie wpaść w paszczę temu kotu, co wraca właśnie z wyprawy swą drogą. A mrówki, choć schować się w mrowisku mogą, wolą pracować i zapasy jedzenia przed wodą chować. Stary drewniany płot dostojnie w deszczu stoi, bo impregnatów się nie boi. Ławka drewniana moknie pod drzewem, bo liście kroplą sitkiem nie opoką. Dzięcioł dzielnie dziubie korę, aż zobaczył kornika, lecz kornik w labiryncie drzewa znika. Wystraszył się dzióbka tego ptaka, co do przodu i do tyłu szybko nim macha i niczym zegarmistrz z precyzją ruchy wymierza, by nie zranić leśnego żołnierza. A leśna armia już cała gotowa i energicznie wyrusza na wroga. Pyłki wysyła, swoich rozsiewa, oni rosną wysoko, do nieba. Bo gdy jest potrzeba, natura sama się broni i wbrew pozorom od przemocy wcale nie stroni. Korzysta ze swego arsenału i nie bez morału wygrywa te wojny. Więc człowieku, możesz być spokojny. Jesteś częścią natury, świata, jedności, co własne przed wrogiem chroni kości. Płomień naszej świadomości jest większy niż kiedykolwiek. Więc zamknij powieki i rozpłyń się na wieki w studni poetyki tego świata, co przez długie, długie lata potencjał chował przed tobą, a teraz, wbrew logice, w pogodę tak srogą pokazuje ci swe piękno, mądrość i siłę. Wszystkie żywioły jednak, pomimo tego, że groźne, to miłe. Powiedz mi, Mek, kiedy ostatnio poszłaś nad brzeg? Dumałaś nad listkiem? Sylwek, idź nad brzeg razem z Mek. Mnie też zabierzcie i światem naszym się cieszcie. Wszyscy ludzie, z życia jak najwięcej bierzcie. A może to po to żyjemy? By bawić się i cieszyć, gdy chcemy? Nie wiem. Może. Pytanie się o to nie pomoże. Trzeba spróbować i w głębie świata zanurkować. Waldek Graban, Biblia Inaczej, odwyk.com. Witam serdecznie, że tak oficjalnie powiem. Przeczytam kawałek z Ewangelii Świętego Mateusza od rozdziału 11 i od 25 wersetu. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczkom. No, takim jak ja na przykład. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Wszystko zostało im przekazane przez Ojca mego. I nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. A znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. W tym czasie szedł Jezus w sabat. Wśród zbóż, a uczniowie jego byli głodni i poczęli zrywać kłosy i jeść. A gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli do niego: oto uczniowie twoi czynią, czego nie wolno czynić w sabat. A on rzekł im: czyż nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był głodny? On i ci, którzy z nim byli, jak szedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemu ani tym, którzy z nim byli, tylko samym kapłanom. Albo czy nie czytaliście w zakonie, że w sabat kapłani w świątyni naruszają sabat, a są bez winy? A mówię wam, że tutaj jest coś większego niż świątynia. I gdybyście byli zrozumieli, co to jest, miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych, albowiem Syn Człowieczy jest Panem sabatu. To jest taki fragment, który bardzo dużo mi zmienił. Zmienił moje podejście do bardzo wielu rzeczy. A konkretnie na moich ustach pojawił się uśmiech, kiedy zobaczyłem 12 rozdział i 5 werset. Albo czy nie czytaliście w zakonie, że w sabat kapłani w świątyni naruszają sabat, a są bez winy? A mówię wam, że tutaj jest coś większego niż świątynia.
coś większego niż świątynia. Cały świat. Jaka jest lekcja z tego? Wiele lekcji. Do mnie najbardziej dotarło to, że nie mamy odkładać naszej świętości na świątynię, tylko naszą świętość na cały nasz święty, boski świat. Tak to jest. Bardzo dawno temu pewien znany lub nieznany poeta, Edward Stachura, tak, dzień dobry, napisał bardzo fajną rzecz. Święty kurz na drodze, święty kij przy nodze, święte krople potu, święty kamień w polu, przysiądź na nim, panie, święty płomyk rosy, święte wędrowanie, święty chleb, chleba łamanie, święta sól, solą witanie, święta cisza, święty śpiew, znojny łomot prawych serc, słupy oczu zapatrzonych, bicie powiek zadziwionych, święty ruch i drobne stopy, święta, święta, święta ziemia, co nas nosi, słońce i ludy niebieskie, zwierzyniec, baran, lew, skorpion i ryby sferyczne, droga mleczna, obłok Magellana, meteory, gwiazda przedporanna, Saturn i Saturna, dziwów wieniec, trzy pierścienie i księżyców dziewięć, Neptun, Pluton, Uran, Mars, Merkury, Jowisz, święty chleb, chleba łamanie, święta sól, solą witanie, święta cisza, święty śpiew, znojny łomot prawych serc, słupy oczu zapatrzonych, bicie powiek zadziwionych, święty ruch i drobne stopy, święta, święta ziemia, co nas nosi. 12:15. A gdy się o tym Jezus dowiedział, odszedł stamtąd i szło za nim wielu i uzdrowił ich wszystkich i przykazał im, aby go nie ujawniali, żeby się wypełniło, co powiedziano przez proroka Izajasza w słowach: a oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie, złożę na niego ducha mego, a on obwieści narodom sąd. Nie będzie się spierał i nie będzie krzyczał, i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego. Trzciny, trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnu tlejącego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości, a w imieniu jego narody pokładać będą nadzieję. Na ten tydzień polecam sobie przeczytać sam początek, czyli gdzieś tak do 14 rozdziału Ewangelii Mateusza. Bo jakoś dogadać się trzeba, kiedy ziemia jest na zakręcie, prawda? A to trochę nastrój poprawi. Także polecam bardzo gorąco przeczytać sobie tą Ewangelię Mateusza od początku, bo bardzo poprawia nastrój. Mateusz takim językiem pisał, że normalnie uśmiech na usta się kłania, a i trochę satyry się w tym znajdzie i trochę poczucia humoru, jak się człowiek wczyta uważnie. A na koniec powiem jeszcze, że jeżeli zaś chodzimy w światłości, jak on sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Pamiętajmy o tym i dajmy radę przetrwać kolejny tydzień życia. Doceńmy naturę, doceńmy świat, albowiem jest coś więcej niż świątynia. Tylko musimy to zobaczyć. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w przyszłym tygodniu w środę. Waldek Graban, Biblia inaczej. www.odwyk.com